zdecydowaliśmy się zainicjować. Projekt dojrzewał już od dłuższego czasu, jednak sytuacja, która nas zastała od dłuższego czasu, od kilku miesięcy, nie pozwoliła nam tego wcześniej wdrożyć w życie. No ale cóż, dojrzeliśmy do tego, żeby w Siedlcach i okolicach, żeby zrobić coś nowego na zasadach czysto partnerskich, na zasadach partnerskiej współpracy. I dlatego postanowiliśmy wdrożyć w życie nowy twór piłkarski, nową Akademię Piłkarską, którą będziemy współtworzyli, mamy nadzieję, z jak największą ilością regionalnych akademii. I dlatego też zdecydowaliśmy się powołać do życia Siedlecką Akademię Futbolu. Cóż to jest takiego Siedlecka Akademia Futbolu? Projekt, tak jak mówię, oparty na partnerstwie, na współpracy, na wzajemnym zaufaniu, mający na celu wytrenowanie, wyszkolenie jak największej ilości, jak najlepszych, kompletnych zawodników. Do tej pory wszyscy tutaj z kolegami, z innymi klubami mierzymy się w naszej lidze okręgowej, gramy ze sobą, obserwujemy się nawzajem. Widzimy, że w każdym klubie, w każdym roczniku, każda z drużyn ma 3, 4, 5 fantastycznych zawodników. Zastanawialiśmy się, co nam daje w tym momencie dalej mierzenie się ze sobą na poziomie Ligi Okręgowej. Cieszenie się, że Masowia wygrała z Sępem w jednym meczu, w jednym roczniku 3-0, że Skórzec pokonał Sępa w innym roczniku. Dlatego też dojrzeliśmy do tego, żeby wszystkich tych najlepszych zawodników zgromadzić w jednym miejscu, w jednym czasie i postarać się utworzyć z nich reprezentację naszego regionu w każdym z roczników. Pokrótce może, jak ma wyglądać ten pomysł. Generalnie, jeżeli chodzi o łączenie zawodników w poszczególnych rocznikach, przymierzamy się do tego od zawodników, którzy wchodzą w grę w dziewiątkach. Czyli są to chłopcy 11-letni. W tym czasie, do tego czasu, każdy z naszych klubów trenuje zawodników w swoich akademiach. Zawodnicy reprezentują swoje akademie, jeżdżą wraz z nimi na turnieje, na sparingi, grają w okręgu. Natomiast my już w tym momencie od tych dzieciaków 7-6-letnich obserwujemy, wyłaniamy tych najlepszych, dajemy im jedną wspólną jednostkę treningową już w ramach tego nowego projektu, w ramach Siedleckiej Akademii Futbolu, czyli już dzieci 6-7-letnie zaczną trenować wspólnie. I co dalej robimy? Dalej jako Siedlecka Akademia Futbolu jeździmy w Polskę i gramy, tak? Tymi najmłodszymi dziećmi. Gramy turnieje, gramy sparingi, gramy już jako Siedlecka Akademia Futbolu. Tak jak mówię, nie burzymy tego, co jest do tej pory. Każdy z zawodników gra w swoim klubie, a my gdzieś gościnnie, daleko w Polskę jedziemy jako Siedlecka Akademia Futbolu. Gdy przychodzi moment, kiedy wchodzimy już w poważniejszą piłkę, może to brzmi szumnie, tak? 11-letnie dzieci, ale zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że jest to już poważniejsza piłka w sytuacji, kiedy rozpoczynamy treningi dzieci 3-letnich, także 11-latek gra w piłkę już 8 lat. I gdy wchodzimy w dziewiątki, przez pół roku gramy jeszcze nadal jako osobne kluby. Gramy jako osobne kluby i dalej obserwujemy zawodników. Oczywiście dalej trenując co najmniej tą jedną jednostkę treningową najlepszymi razem. Po pierwszym półroczu w dziewiątkach patrzymy, który z klubów współtworzących Siedlecką Akademię Futbolu został sklasyfikowany wyżej w lidze. Trener, który osiągnie ten lepszy wynik, takie są założenia, tak, wstępne. Będzie tworzył w tym danym roczniku, już od wiosny, reprezentację Siedleckiej Akademii Futbolu. Tych najlepszych zawodników przenosimy do tego nowego tworu i wtedy zaczynają treningi już razem jako zupełnie nowe stowarzyszenie, jako zupełnie nowy klub, jako Siedlecka Akademia Futbolu. Co da Siedlecka Akademia Futbolu dzieciom? Da na pewno lepszą jakość treningu, dlatego że naszym zamierzeniem jest, aby już od tego momentu z tymi najlepszymi zawodnikami w każdym treningu treningi prowadzili dwaj trenerzy, żeby na każdym treningu było dwóch trenerów. Oprócz tego,
aby był to rozwój kompleksowy. Wszyscy ci najlepsi zawodnicy będą uczestniczyli w tym, co robi dotychczas SEM, czyli dodatkowa jednostka usprawniająca, koordynacyjna, wzmacniająca, czyli są to zajęcia z crossfitu. Co jeszcze? No samo to, że w jednym miejscu razem ze sobą będą trenowali ci, czyli najlepsi zawodnicy. Także wiadomo, że jakość treningu, wynik, wszystko to będzie zdecydowanie lepsze. Co jeszcze dajemy? Dzięki naszym partnerom, dzięki Football Labowi dajemy nową jakość, zupełnie nową metodologię pracy. To, co wdrażamy teraz już u nas w RKS-em Siedlce, będziemy też wdrażali w Siedleckiej Akademii Futbolu. Projekt jest prosty, projekt jest uczciwy dla wszystkich. Wchodzimy w ten projekt z ogromnym optymizmem, wierząc w to, że to nie może się nie udać. Spotkaliśmy się z pozytywnym odzewem, jeżeli chodzi o nasz projekt, ze strony rodziców z naszych klubów, ze strony kadry trenerskiej, więc podwijamy rękawy, wiemy, na co się porywamy, wiemy, że porywamy się na ogrom pracy, na duży wysiłek. Nie liczymy na żadne kokosy z tego tytułu, liczymy na to, że będziemy mogli dać dzieciakom lepszą jakość szkolenia, lepszą możliwość rozwoju i że Siedlce w końcu będą mogły poszczycić się nie tylko tymi wychowankami, których udało się z Siedlec wypromować x lat temu, tylko również tym, że właśnie nasz projekt spowoduje, że na piłkarskiej mapie Polski pojawią się nowe nazwiska z Siedlec, nie tylko te, które wymieniamy od lat, Artura Boryca, Jacka Kiełba. Tylko, że będziemy dumni z tego, że nam również uda się wytrenować świetnych zawodników. Myślę, że koledzy też na ten temat będą chcieli powiedzieć. Także szanowni państwo, witam was, Hajewski Artur z Akademii Piłkarskiej Masowia. Tak jak kolega tutaj wspólnie zauważył, kluby, które spotkały się w dniu dzisiejszym, mają wspólny cel, będą do niego dążyć. Jest to zgromadzenie w jednym miejscu, umożliwienie treningów chłopcom, dziewczynkom o najwyższym poziomie wyszkolenia w regionie siedleckim. Nie wierzę w to, że to się nie może udać. Za parę lat na pewno będziemy oglądać owoce tego wspólnego sukcesu. Także liczymy na państwa pomoc, na pomoc trenerów, na pomoc sponsorów i wszystkich zainteresowanych tutaj przyszłością sportową naszego regionu. Co więcej, może pan Wojtek dołoży swoje trzy grosze. Ja to dodam, że przystępujemy do projektu z myślą o tych naszych mieszkańcach gminy Skórzec, żeby rozwijali swój poziom sportowy. Bo jak spojrzymy wstecz, to i tak najlepsi zawodnicy odchodzili od nas, czy do Pogoni, czy do Sępa. A teraz stwarzamy takie warunki, że na partnerskich zasadach będą mogli iść do innego klubu, ale w każdej chwili wrócić do nas i grać w naszych zespołach. I myślę, że ta idea jest bardzo dobra, bo ci zawodnicy, którzy najczęściej wychodzili od nas z klubu, zrywali wszystkie kontakty, bo nie zawsze te odejścia były taki, jakbyśmy sobie życzyli. A w tej sytuacji w akademii każdy będzie miał szansę do tej akademii się dostać, ale każdy będzie mógł również, jeżeli nie będzie spełniał jakiegoś tam progresu, wrócić do klubu macierzystego i dalej grać. To, co jest fajne jeszcze w tym projekcie, drodzy państwo, to jest to, że każdy z rodziców, chcąc, aby jego dziecko grało w piłkę nożną, wybiera określony klub, tak? Ktoś wybiera Masowię, ktoś wybiera Naprzód Skórzec, ktoś decyduje się na przeprowadzenie dziecka do naszego klubu, dlatego że podoba mu się metodologia treningu, odpowiadają mu metody danego trenera, dlatego że lubi tego trenera, że dziecko tam się dobrze czuje. I co my powodujemy w tym momencie w Siedleckiej Akademii Futbolu? Otóż skoro dany rodzic, dany zawodnik związał się z klubem i później w pewien sposób łagodny przenosimy go do nowego stowarzyszenia, trener, który go trenował od najmłodszych lat, nie znika z jego życia. Jest dalej razem z nim, jest z nim na treningu, dalej dba o jego rozwój, dalej dba o jego przyszłość, obserwuje jego postępy, więc myślę, że to też jest komfortowa sytuacja. I dla rodzica, który dokonał tego wyboru, tak, zdecydował się na przeprowadzenie dziecka do konkretnego klubu, to w dalszym ciągu ten pierwszy trener ciągle uczestniczy
w treningach i obserwuje postępy swojego zawodnika. To też myślę, że jest dużym plusem tego projektu. Mamy też już powolutku, mimo że dopiero co, tak, raczkujemy, zaczynamy, stawiamy pierwsze kroki. Mamy też już powolutku odzew z regionu, ponieważ już wczoraj miałem okazję odebrać pierwszy telefon kolejnego klubu, który nie chce jeszcze zmienić nazwy, jest zainteresowany tym projektem, również chce się przyłączyć do tego projektu. I mamy nadzieję, że właśnie na tych zasadach czysto partnerskich, uczciwych, przyjacielskich uda nam się połączyć większą wspólnotę i że zgromadzimy zdecydowanie większą ilość klubów, które będą współtworzyły Siedlecką Akademię Futbolu. Pewnie Państwo macie jakieś pytania, także...